Cześć wszystkim, zapraszam Was dzisiaj na vloga. Dzisiaj będzie vlog trochę przyjemniejszy, bo w końcu się gdzieś wybieramy, jedziemy nad morze do Bettystown, myślę. Kiedyś był vlog z Bettystown, ale to jeszcze była taka... Dziwno było, nie? Już nie pamiętam kiedy, dawno, 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 3 miesiące już siedzimy w domu. W domu, no wiecie, no na podwórku tutaj, ale już robi się niedobrze od tego. Także wyruszamy. Ja ubrałam się w taki top luźny. Mam strój kąpielowy na górze. Zobaczymy, czy będzie pogoda, czy nie. Jest takie 20-21 stopni ma być, także mam nadzieję, że trochę się poopalamy. Kąpać się nie będziemy, ale wiecie, młody może sobie trochę w wodzie pochodzi. My też. Biorę ręcznik do tego, biorę taką matę, koc specjalną na pikniki, na plażę. Biorę jego ubranka na przebranie. O, mam spodenki krótkie, nakładam sandałki i lecimy. Wezmę w sumie jeszcze jeden koc na dole i no i oczywiście jakieś przekąski sobie coś tam zjemy, nie wiem, zobaczymy. Chociaż restauracje są zamknięte, także, ale tak na wynos może coś znajdziemy. Także odezwę się z drogi. Plaża zamknięta, prasowa, bo nie ma wyjazdu. Can you smell fish? Robimy mały piknik, tak? Sandy przywiózł swoje wiaderka. Nie wiem, czy widać teraz. Mamy dwa kocyki. Gdzie tatuś? Idzie tatuś? Idzie tatuś? Na razie woda jest daleko, widać. A później, nie wiem czy widać tam, gdzie jest taki ciemniejszy piasek, to jest później przyłupujesz. I będzie bliżej, bo tak trochę daleko iść do tej wody. Sandy dalej je. Ile stopni jest? How many degrees? Siedemnaście stopni tylko. Siedemnaście stopni tylko w sumie pokazuje tu dzisiaj i burze. Mamy lunch na plaży. Sandy ma chicken nuggets i po tej dole ziemniaczki. A my mamy po takiej kanapce. Dobra kanapka, co? Nie. Czuni? A co na muty nie ma? Idziko ty mut jest. Się trzeba będę. I stop odredni. Yeah.
O, masz? Widzicie tam błęk? Chyba przypływ będzie, woda się zbliża, tak mi się wydaje. Bo takie ciepła woda może idzie. Tam idą moi panowie. Z mokrymi spodniami. I saw. Look, you cannot see anybody. Wróciliśmy do domu, pada deszcz. Po drodze już nas złapała ta burza trochę. Byliśmy tam na samej plaży 2 godzinki. Droga nam zajmuje godzinę w jedną i w drugą stronę, także jest godzina 3. Także się spoko wyrobiliśmy, odpoczęliśmy trochę, pobawiliśmy się w piasku. Młody zasnął w samochodzie, pospał trochę, chociaż widzę jakiś taki zmęczony jest. No, tego nam było trzeba w sumie, wiecie co, bo już przez 3 miesiące, dzień w dzień to samo robimy, to samo drogę, to same, wiecie, spacery, ten sam park, że mam podziurki w nosie już tego, tak naprawdę. Trochę się opaliłam chyba, bo widać ramionczko, także słońce brało. 17 stopni tylko pokazywało tam, jak zajechaliśmy o 11, także wiecie, tak chłodnawo było, bluzki nie można było ściągnąć, ale daliśmy radę, było fajnie, było tak okej, ludzie, nie było jakoś nie wiadomo ile, ale wiecie, duża plaża, także dla wszystkich miejsce było. Także w tym momencie będę z wami się żegnać. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapeczkę i do zobaczenia.